CMS Joomla kategoryzuje treść za pomocą mechanizmu sekcji i kategorii przy założeniu, że każda sekcja może zawierać jedną lub więcej kategorii i każda kategoria może zawierać jeden lub więcej artykułów. Do zarządzania sekcjami i kategoriami służą ikony skrótów sekcje, kategorie lub z menu artykuły opcje sekcje artykułów i kategorie artykułów. Zajmijmy się najpierw sekcjami artykułów. Jak widać, jest to standardowa lista z górnym panelem ikon, z grupą filtrów, a także z tabelą zawierającą spis wszystkich sekcji w naszym serwisie. Odpowiednio ikona pomoc służy do uzyskania pomocy na temat tego widoku. Za pomocą ikony utwórz możemy tworzyć nowe sekcje. Ikona zmień służy do edycji sekcji. Ikona usuń pozwala nam na usuwanie sekcji. Następnie mamy możliwość kopiowania, odpublikowania lub opublikowania danej sekcji. Stwórzmy zatem nową sekcję za pomocą kliknięcia w ikonę utwórz. Pojawił nam się formularz tworzenia sekcji, gdzie podajemy tytuł. Stwórzmy sekcję o tytule filmy. Tekst zastępczy. Tekst zastępczy jest używany na przykład podczas generowania przyjaznych adresów URL. Nie może on zawierać spacji. Spację warto zamienić na przykład znakiem myślnika. Kolejna opcja służy nam do ustalenia, czy sekcja ma być opublikowana, czy nie. Jeżeli nie opublikujemy naszej sekcji, wówczas nie będzie do niej dostępu z zewnątrz. Możemy określić poziom dostępu do sekcji jako powszechny, rejestrowany i specjalny, czyli jacy użytkownicy mają dostęp do danej sekcji. Jeżeli wybierzemy rejestrowany, wówczas do sekcji będą mieli dostęp wszyscy zalogowani użytkownicy. Jeżeli wybierzemy poziom specjalny, wówczas do sekcji będą mieli dostęp użytkownicy z grup powyżej rejestrowany. Następnie możemy wybrać grafikę opisującą naszą sekcję. Jeżeli wybierzemy jakiś plik po prawo, pokaże nam się podgląd. Wybierzmy sobie grafikę Taking Notes. Możemy określić położenie grafiki, a następnie wprowadzić opis sekcji. Do dyspozycji mamy standardowy edytor, w którym możemy używać formatowania. Możemy na przykład pogrubiać tekst, pochylać, podkreślać. Jeżeli wszystkie pola wydają nam się uzupełnione poprawnie, możemy zapisać naszą sekcję za pomocą ikony Zapisz. Dostaliśmy informację, że sekcja została zapisana. Ponadto w tabeli pojawiła nam się nowa pozycja. Dodajmy kolejną sekcję. Tym razem będzie to sekcja Seriale. Ponownie opublikujemy sekcję. Poziom dostępu ustalimy na powszechny. Nie wybierzemy żadnej grafiki.
i zapisujemy naszą sekcję. Jak widać, pojawiła nam się druga pozycja. Krótko o tabeli. Tabela składa się z kilku kolumn. Pierwsza kolumna jest to pole checkbox, które pozwala zaznaczyć wszystkie pozycje na liście. Następnie mamy kolumnę tytuł, czyli nazwę naszej sekcji, jaką nadaliśmy, flagę opublikowane. Klikając na zielony symbol możemy odpublikować lub opublikować daną sekcję. Następnie mamy kolumnę porządek. Pozwala ona nam sortować sekcję według kolejności, jaką chcemy ustawić. Są dwie metody sortowania. Możemy użyć albo zielonych strzałek, albo wpisywać wartości ręcznie. Jeżeli użyjemy zielonych strzałek, wystarczy kliknąć na przykład strzałkę w dół. Wówczas, jak widać, sekcja filmy została przeniesiona na pozycję drugą, seriale na pierwszą. Ponownie klikniemy w górę, sekcja filmy jest w pozycji pierwszej, seriale w pozycji drugiej. Jeżeli chcielibyśmy zrobić to ręcznie, wystarczy wpisać tutaj dwójkę, tu jedynkę i kliknąć ikonę dyskietki. W ten sposób zapisaliśmy nową kolejność. Kolejna kolumna określa nam dostęp do danej sekcji. Widzimy, że sekcje są powszechnie dostępne. Klikając na napis powszechny możemy zmienić wartość pola dostęp z powszechny na rejestrowany, z rejestrowany na specjalny i ze specjalny z powrotem na powszechny. Kolejne trzy pola informują nas o tym, ile jest kategorii w danej sekcji, ile tych kategorii jest aktywnych, ile tych kategorii jest w koszu. I ostatnie pole to pole ID, które jest unikalne dla każdej sekcji. Mamy również dostępny filtr. Możemy filtrować nasze sekcje. Tak samo jak działało to podczas zarządzania użytkownikami. Również jest filtr stanu. Tym razem możemy wybierać sekcje nieopublikowane lub opublikowane lub wszystkie. Aby zmienić naszą sekcję, wystarczy kliknąć w jej tytuł lub zaznaczyć pole checkbox i wybrać ikonę zmień. Jak widać, możemy tutaj zmienić tytuł, na przykład tekst zastępczy, czy cokolwiek byśmy chcieli. Po wprowadzeniu zmian za pomocą przycisku zapisz lub zastosuj, zapisujemy nasze nowe wartości. Zaznaczmy naszą sekcję filmy. Wybierzmy pozycję kopiuj. Jak widać, służy to do kopiowania zawartości sekcji, ponieważ sekcja jest głównym elementem kategoryzacji Joomla. Możemy skopiować wszystko, co w niej się znajduje, do innej sekcji. Jeżeli byśmy utworzyli kilka kategorii w sekcji filmy, moglibyśmy przekopiować je za pomocą opcji kopiuj do sekcji na przykład seriale. W ten sposób. W tej chwili oczywiście nie mamy żadnych kategorii ani artykułów, więc nie przeniesiemy żadnych danych. Ostatnie dwie ikony pozwalają nam na publikowanie lub niepublikowanie większej ilości sekcji. Jeżeli chcielibyśmy odpublikować wszystkie sekcje, wystarczy je zaznaczyć i kliknąć ikonę nie publikuj. Jak widać, obie sekcje są nieopublikowane. Podobnie z ikoną publikuj. I wszystko wraca do stanu pierwotnego. Na dole listy mamy jeszcze pole pokaż, które decyduje o tym, ile pozycji na liście pokazać
na jednej stronie. Tak jak wspomniałem, każda sekcja może zawierać wiele kategorii. Przejdźmy zatem do panelu zarządzania kategoriami, wybierając menu artykuły, kategorie artykułów. Jak widać, tutaj panel wygląda bardzo podobnie. Mamy listę, mamy grupę ikon i grupę filtrów. Ikony to standardowa ikona pomoc, utwórz, służąca do tworzenia nowych kategorii, zmień, czyli edycja kategorii, usuń, usuwanie kategorii, kopiuj i przenieś służy do przenoszenia lub kopiowania kategorii pomiędzy sekcjami, publikuj, nie publikuj, są to już nam znane ikony służące do odpublikowania lub opublikowania danej kategorii. Stwórzmy zatem kategorię za pomocą przycisku utwórz. Widzimy, że formularz jest bardzo podobny. Wpisujemy tytuł. Określamy, czy kategoria ma zostać opublikowana. Wybieramy sekcję, do której przypiszemy kategorię. Możemy również określić grafikę, położenie grafiki i opis naszej kategorii. Kategorię zapisujemy za pomocą przycisku Zapisz. Jak widać, pojawiła nam się kategoria. Możemy stworzyć dodatkową kategorię. W sekcji filmy. Nie będziemy wprowadzać opisu. Po prostu zapiszemy naszą kategorię. Omówmy teraz tabelę. Tabela składa się z kilku kolumn. Pierwsza kolumna to standardowe pole checkbox służące do zaznaczania wielu pozycji. Kolejne pole to tytuł, opublikowane, porządek, dostęp i sekcja. Klikając na nazwę sekcji, możemy przejść od razu do edycji danej sekcji. Kolejne dwa pola opisują nam, ile artykułów aktywnych znajduje się w danej kategorii, a ile artykułów z tej kategorii znajduje się w koszu. Stwórzmy jeszcze sekcję, kategorię dla sekcji seriale. Jako sekcję wybierzemy seriale. Jak widać, mamy tutaj kategorię z sekcji seriale. Panel filtrów działa bardzo podobnie. Możemy również filtrować kategorie ze względu na sekcję, w której się znajdują. Na przykład chcąc wyświetlić wszystkie kategorie z sekcji seriale, po prostu klikamy i dostajemy wynik. Aby wyedytować daną kategorię, wystarczy kliknąć jej nazwę lub zaznaczyć checkbox i użyć opcji zmień. W ten sposób możemy poprawić naszą kategorię, a następnie za pomocą zastosuj lub zapisać zmiany. Kolejna opcja to opcja usuń, pozwalająca na usunięcie danej kategorii. Jak widać, pozycja została usunięta bezpowrotnie. Kolejna pozycja to pozycja kopiuj,
pozwalająca skopiować daną kategorię do innej sekcji. Skopiować, czyli powielić niejako. Zaznaczmy sobie kategorię fantasy z sekcji seriale i za pomocą opcji kopiuj przeniesiemy, skopiujemy naszą kategorię do sekcji filmy. Wybieramy sekcję filmy i używamy opcji zapisz. Jak widać, pojawiła nam się nowa kategoria o nazwie kopiuj fantasy w sekcji filmy. Możemy wyedytować tą kategorię, usunąć napis kopiuj i zapisać. W ten sposób zyskaliśmy kategorię fantasy w filmach i kategorię fantasy w serialach. Równie łatwo możemy przenieść daną kategorię. W tym celu zaznaczamy kategorię i używamy opcji przenieś. Przeniesiemy kategorię horrory do sekcji seriale. Za pomocą przycisku zapisz akceptujemy zmianę. Jak widać, mamy już w sekcji seriale dwie kategorie, w sekcji filmy jedną. Jest to bardzo istotna różnica pomiędzy funkcjami przenieś i kopiuj. Tak jak wspominałem, kopiuj tworzy kopię. Opcja przenieś po prostu fizycznie przenosi daną kategorię do innej sekcji. Za pomocą ikon publikuj i nie publikuj możemy zmieniać stan opublikowania wielu sekcji. Możemy jeszcze stworzyć kilka sekcji, kategorii, sekcji filmy. W ten sposób mamy utworzone 5 sekcji, 3 znajdują się w sekcji filmy, 2 w sekcji seriale. Przejdźmy jeszcze do panelu zarządzania sekcjami. Widać, że wartości tutaj się zmieniły. W tej chwili sekcja filmy ma 3 kategorie, sekcja seriale 2. Spójrzmy zatem, co się stanie, jeżeli skopiujemy sekcję filmy do sekcji seriale. Jak widać, została utworzona nowa sekcja o nazwie seriale. Przejdźmy zatem do naszych kategorii. I tu również widzimy, że zostały powielone kategorie. Spróbujmy teraz usunąć sekcję seriale. Jak widać, Joomla zwrócił nam komunikat, że sekcje nie mogą zostać usunięte, ponieważ zawierają kategorie. Usuńmy zatem kategorię z sekcji. I ponownie w panelu zarządzania sekcjami. Już tym razem mamy 0 kategorii. Możemy swobodnie usunąć ją. I znów mamy 2 sekcje. Taki system kategoryzowania dla niektórych jest wadą, dla niektórych zaletą. Najczęściej
Najczęściej kategorie kojarzą nam się ze strukturą drzewa. W Joomla jednak kategoria nie może zawierać podkategorii. Należy o tym pamiętać i układać treści logicznie w podziale na sekcje i kategorie.